Gmina Łaskarzew dawniej i dziś to tytuł najnowszej publikacji Gminy Łaskarzew, wyjątkowej publikacji, która mówi o historii Gminy Łaskarzew. Ze mną jest Sylwia Szopa, zastępca Gminy Łaskarzew. Pani Sylwio, jak doszło do powstania tej wyjątkowej książki? Pomysł powstania książki pojawił się w 2022 roku wraz z ogłoszeniem naboru na działania z zakresu promocji obszaru LGD przez lokalną grupę działania Forum Powiatu Garwolińskiego. Złożyliśmy wniosek, otrzymaliśmy dofinansowanie, no i przystąpiliśmy do opracowywania publikacji. Założyliśmy, że przygotowaniem publikacji zajmą się pani Agnieszka Korycka i Aldona Woźniak. I w pierwszym etapie raczej zakładaliśmy, że publikacja to będzie bardziej dziś niż dawniej, ponieważ historia no, była dla nas jedną wielką niewiadomą, jeśli chodzi o historię gminy Łaskarzew. W trakcie pisania publikacji mieliśmy szczęście trafić na pasjonatów historii gminy Łaskarzew, panią Karolinę Jamnicką-Kondę i pana Sebastiana Paśnickiego, którzy zupełnie bezinteresownie zdecydowali się udostępnić nam swoją wiedzę z zakresu gminy Łaskarzew i swoje materiały źródłowe. No i ta historia nabrała barw. Z zakładanych 300 stron publikacja osiągnęła 400 stron i naprawdę można uznać, że to jest publikacja, która łączy historię gminy z teraźniejszością. Gmina Łaskarzew dawniej i dziś. Publikacja to dzieło kilku osób. Jest ze mną pani Aldona Woźniak, która opowie, z jakich rozdziałów, co znajduje się w tej książce. Publikacja Gmina Łaskarzew dawniej i dziś, no to tak jak sam tytuł wskazuje, jest opowieścią o gminie dawniej i dziś współcześnie. Oprócz takiej części historycznej jest też część współczesna. Są opisane różne historie, wydarzenia organizowane przez Gminę Łaskarzew, między innymi dożynki, dzień samorządowca, spotkanie opłatkowe. Też chcę powiedzieć, że jeden rozdział jest poświęcony osobom takim uhonorowanym przez gminę Łaskarzew. Są to zasłużeni, honorowi mieszkańcy gminy Łaskarzew. Też jakby ze swojej strony chcę dodać, że ja przy przygotowywaniu tej publikacji zaczęłam odkrywać na nowo gminę Łaskarzew. Dostrzegać jej piękno i myślę, że to samo będą robili czytelnicy nasi. Gmina Łaskarzew to też jeden rozdział w tej publikacji, jest poświęcony walorom przyrodniczym. Jest wiele pomników przyrody, są rezerwaty, więc myślę, miejsca takie do aktywnego wypoczynku. Każda publikacja to szukanie źródeł. O tych źródłach publikacji Gmina Łaskarzew dawniej i dziś porozmawiamy z panem Sebastianem Paśnickim. Panie Sebastianie, na bazie jakich dokumentów i gdzie pozyskanych opieraliście się w trakcie tworzenia publikacji? Większość dokumentów pochodziło z Archiwum Państwowego w Lublinie. Większość dokumentów też była, można powiedzieć, w języku rosyjskim. Tak? To są dokumenty z XIX wieku, z drugiej połowy, z pierwszej, jak powstała większość osad w naszej gminie. Ale po dawniejsze dokumenty sięgaliśmy do Archiwum Głównego Akt Dawnych, do Archiwum w Radomiu, no i do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, gdyż, jako wiadomo, część gminy to była dobra biskupie, takie jak Wola Łaskarzewska, Pilczyn i Lipniki. Mieliśmy też parę takich spraw, co weryfikowaliśmy w archiwach zagranicznych, tutaj akurat w Rosji. Mieliśmy też jedną taką sprawę do archiwum wojskowego z Francji. To był akurat przypadek jednego żołnierza służącego na zachodzie Europy. No i korzystaliśmy jeszcze też z wielu już opracowań, tak, różnych archiwalnych, zindeksowanych źródeł. Metryk przede wszystkim tworzyliśmy na podstawie tych wypisów ksiąg parafialnych zrobionych przez Grabińską Grupę Indeksacyjną. Takich pierwszych osadników to też mieliśmy na podstawie tabel likwidacyjnych z 1864 roku. No i to głównie na tym, tak, głównie na podstawie tego pracowałem, tak, ja akurat.
Każda książka to źródła, o których mówiliśmy, źródła pisane, ale także źródła mówione. Nasz gość Mariusz Paziewski w zespole, który redagował książkę, publikację, był odpowiedzialny między innymi za pozyskiwanie informacji z tych źródeł mówionych. Panie Mariuszu, jak udało się dotrzeć do osób, które w swojej głowie miały niebagatelną liczbę faktów historycznych na temat gminy Łaskarzew? Takie informacje uzyskaliśmy między innymi od sołtysów i dotarliśmy do takich osób i spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odzewem. Osoby były bardzo szczęśliwe z tego powodu, że mogły się podzielić taką informacją, mogły nam tych wywiadów udzielić. My te wywiady oczywiście wszystkie nagrywaliśmy, w szczegółach później opisywaliśmy i dla nas to było bardzo też wzruszające, że te osoby często miały łzy w oczach, po prostu opowiadając nam tę historię i szczęśliwe z tego powodu, że ktoś jest zainteresowany w ogóle historią. I to było bardzo pozytywne i bardzo pomocne w opisaniu historii, w pisaniu tej książki. Publikacja to nie tylko tekst, to także zdjęcia. O tych zdjęciach, które urozmaicają, są ważnym elementem książki Gmina Łaskarzew dawniej i dziś, porozmawiam z panią Karoliną Jamnicką-Kondej. Pani Karolino, skąd te zdjęcia? Czy udało się dotrzeć do zdjęć, które nie były do tej pory nigdzie publikowane? Tak, udało nam się dotrzeć do różnych zdjęć archiwalnych. Dostaliśmy zdjęcia od rodzin, od bliskich, ale nie tylko, z różnych archiwów. Zdjęcia w każdym sołectwie, w każdym rozdziale są, staraliśmy się, żeby tych zdjęć było jak najwięcej i jak najciekawsze. No ale oprócz archiwalnych zdjęć są również zdjęcia współczesne. Wspólnie z Mariuszem Paziewskim wykonywaliśmy zdjęcia na terenie gminy Łaskarzew, więc każde sołectwo wzbogaciliśmy też o zdjęcia współczesne. Staraliśmy się, żeby pokazać jak najciekawsze miejsca, pokazać walory przyrody, które są tutaj niezwykle atrakcyjne. No i miejsca nieznane dotąd, nawet wśród mieszkańców, albo też takie zdjęcia, żeby móc pokazać takie dosyć znane miejsca, troszkę w innej perspektywie i pokazać, że są też ładne i ciekawe. No bo takie przysłowie cudze chwalicie, swego nie znacie, a te zdjęcia w tej publikacji mają właśnie to odmienić.